Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Mamy piątek, piątek, piątunio, piąteczek. Ale dzisiaj po raz pierwszy na kanale Rekin Biznesu pojawi się pierwsza analiza projektu krypto do portfela kryptoemerytura z Rekinem Biznesu. Obserwując ankietę, która została udostępniona na Twitterze, wyścig wygrywa kryptowaluta BNB i dzisiaj postanowiłem przybliżyć Wam. Kryptowalutę BNB, ale również też pokazać jej użyteczność, również pokazać, jak się zachowuje oraz jakie ma znaczenie w całym tym ekosystemie giełdy Binance. Bardzo ciekawy artykuł. Myślę, że no, artykuł film myślę, że pokaże Wam pewne cechy charakteru tego tokena. Pewnie większość z was zna to, ten token, no bo oczywiście sieć Binance Smart Chain. Ale myślę, że parę ciekawostek można tutaj zobaczyć, i na pewno skłoni to Was do szerszego spojrzenia na tę kryptowalutę. No bo jeżeli zajmuje ona pierwsze miejsce, top 10, no to wiadomo, że będzie jako pierwsza kupowana do naszego portfela. Pewnie większość z Was tę kryptowalutę już ma, ale przejdźmy może do samego początku. Czyli przygotowałem artykuł na temat, czym jest BNB. BNB zasila e, ekosystem Binance, jest natywną mote, mote, monetą dla Binance Chain i Binance Smart Chain BNB ma wiele zastosowań. Płacenie za opłaty handlowe na giełdzie Binance, płacenie za opłaty handlowe na Binance Dex, zdecentralizowanej giełdzie, płacenie za opłaty transakcje na Binance Chain, płacenie za opłaty transakcyjne na Binance Smart Chain, płacenie za Dobra i usługi zarówno online, jak i w, lokatach, yy, w lokalnych sklepach przy użyciu karty Binance lub Binance Pay, rezerwacja hoteli, lotów innych, travel.com, użytkowania tokenów społecznościowych w systemie Binance Smart Chain, na przykład gry i dapsy, branie udziału w sprzedaży tokenów na Binance Launchpad, przekazywanie darowizny, dostarczenie płynności. I teraz kilka tych rzeczy, o których tu wymieniłem, powiedziałbym z własnego doświadczenia, co może skutkować zainteresowaniem Was jeżeli chodzi o Binance e, Chain'a, tak? Moi drodzy, Binance BNB uczestniczy w każdej transakcji, która jest zawierana na Binance Smart Chain'ie, czyli jeżeli na przykład mamy otwarty po, portfel True Wallet i będziemy kupowali projekty oparte na e, BEP20, czyli na łańcuchu Binance'a, Binance, y, Binance Chain'a, to będziemy opłatę wnosili właśnie w tokenach BNB, jeżeli na przykład chcemy uczestniczyć w lunchpadzie, który organizuje giełda BN, Binance, możemy dzięki BNB e, wziąć w tym udział. A więc, posiadając BNB, stykując je, otrzymy, otrzymujemy za to równowartość w projektach, które są na lunchpadzie, na giełdzie Binance. Opłaty, które możemy również wnosić, płacąc kartą, moi drodzy, bezpośrednio posiadając kartę Binancea. Ja taką kartę posiadam i korzystam z niej, i można tam sobie wybrać walutę, dzięki, dzięki której dokonujemy płatności. Jest ona oczywiście transferowana do później waluty Fiat, ale płacimy za BNB, to już sobie przelicza ktoś, kto w tym danym sklepie jest, tak? dana transakcja jest zawierana. Również możemy rezerwować hotele i loty. Za chwilę pokażę to na giełdzie Binance, gdzie jeszcze jest wykorzystywany token BNB. Mówiłem tak również o tych deksach, które są, czyli jeżeli kupujemy sobie jakiekolwiek tokeny, na przykład na PancakeSwapie, czyli na dexie, który oscyluje na tym całym Binance chainie, na tym blockchainie, również wnosimy opłaty w BNB. Jeżeli przesyłamy, moi drodzy, sobie. Między giełdą a portfelem token, który jest w BEP20, również płacimy BNB, a więc ten token ma ogromną użyteczność. Nie dziwię się, że w naszej tutaj top 10 zajmuje numer 1, bo moi drodzy, jakby każdy z was chciał zauważyć, giełda Binance ma ogromne możliwości i ogromny rozwój. Ona nie cofa się krok w tył, kiedy były zwolnienia, kiedy była recesja tutaj na giełdach, na giełdach kryptowalutowych, giełda Binance i CEO CZ Binance, podjął decyzję, że będą zatrudniani ludzie, żeby dalej brnąć naprzód. I tu mamy te użyteczności tego, czym jest Binance Coin, BNB, nie będę Was tutaj zanudzał, nie będę tutaj Wam mówił, bo to można wszystko przeczytać, moi drodzy, na tym artykule Binance Academy. Ale pokrótce tu Wam pokazałem do czego. do czego służy, to również już powiedziałem do różnych, gdzie otrzymam BNB, to to będziemy również kupowali to na giełdzie Binance, wady i zalety i tak dalej, a więc to wszystko możecie sobie przeczytać tutaj na tym artykule na Binance Academy, następnym tutaj podłożem, które dzisiaj chciałbym poruszyć jest giełda Binance, gdzie używamy BNB, tak, Przejdźmy sobie właśnie do Giełdu Binance. Nie wiem, czy wszyscy korzystają. Bo mamy tą pierwszą stronę, to oczywiście każdy z nas korzysta, mamy portfel i tak dalej, ale zjeżdżając w dół, moi drodzy, otwiera się takie można podmenu, tak? I tutaj możemy sobie jeszcze wiele rzeczy korzystać przy udziale właśnie BNB. Przepraszam was bardzo. Na przykład minigames, games, mobile trap, game top, e, sh shopping i tak dalej, i tak dalej. W wielu rzeczach właśnie bierze giełda, e, właśnie bierze token BNB. Mamy na to tutaj PancakeSwapa, zobaczcie, możemy sobie korzystać. Ok, klauzula. I zobaczcie, żeby wymieniać e, i kupować za pośrednictwem PancakeSwapa, musimy mieć właśnie token BNB, który uczestniczy w tych transakcjach. Ale chciałbym wam pokazać jeszcze tutaj jedną rzecz, która bardzo mi się podoba. Tylko patrzę, gdzie tutaj jest. I tutaj mamy taką zakładkę Binance Life. Moi drodzy, często zastanawiacie się, gdzie znaleźć wiadomości na temat gier, gdzie znaleźć wiadomości na temat różnych coinów, GameFi, Trading, NFT, Metaverse i tak dalej. Zobaczcie kompenię wiedzy na wyciągnięcie ręki. Mamy to oczywiście tutaj do, po polsku, tak? Tytuły. No, oczywiście, przekaz będzie w, w języku angielskim, tak, ale zobaczcie, ile tu jest najróżniejszych wiadomości do przeanalizowania, do pozyskania. Naprawdę ogrom, ogrom kompendium wiedzy na wyciągnięcie ręki i korzystania z tego, mając giełdę Binance, moi drodzy. Nie trzeba naprawdę gdzieś szukać daleko. Oczywiście jest to pośrednie powiązane z łańcuchem opartym na. Binance Chainie, ale przecież my startujemy właśnie z tej pozycji, że będziemy się tym zajmowali, tak? Czyli będziemy kupowali BNB. Tak jak ja powiedziałem w moich wcześniejszych audycjach dotyczących kryptoemerytury, nie zawsze będziemy wybierali nowe projekty, czasami będziemy uzupełniali, czyli dokupywali dany projekt, który jest, no można powiedzieć, Wiodący prym ma na tej giełdzie, ma określony rozwój, jakieś wydarzenia i tak dalej, i tak dalej. A więc warto sobie to przysposobić tutaj i zobaczyć, jak to wygląda, przejrzeć i tak dalej. Oprócz tego, że weźmiemy tutaj sobie to Binance Life, mamy również Binance NFT, moi drodzy. A więc również świat ogromny, który jest oparty i ma jakieś podłoże właśnie na BNB tak? i tu też również możemy zobaczyć ile jest możliwości i ile jest NFT do zakupienia dzisiejsze typy, zobaczcie różne inne rzeczy, możemy sobie to przejrzeć to wszystko jest mówię do ogarnięcia mamy marketplace zobaczcie, możemy sobie zobaczyć jakie mamy najlepsze kolekcje, najlepsza sprzedaż mamy Mr. box mystery box Eee, czyli kolekcje, hero card i, i tak dalej, i tak dalej ja, żeby móc to rozwinąć i opowiedzieć o tym wszystkim potrzebowałbym naprawdę kilkudziesięciu odcinków i zresztą chciałbym powiedzieć że najlepiej, moi drodzy eee, zobaczyć to klikając wchodząc, to nic nie kosztuje i przeglądając jest to najlepsza nauka to jest mój profil użytkownika i tak dalej przejdźmy na stronę główną Binance NFT i teraz chciałbym tu wejść z tego. O, dobra. A więc jest ogromny potencjał w tym tokenie. Można by było mówić najróżniejsze newsy, wiadomości i tak dalej. I za chwilę przejdziemy tutaj sobie do. Twittera i pokażę, że jest tam strona, gdzie non-stop, co kilka godzin jest nowa informacja powiązana poniekąd właśnie z giełdą i Binance, i BNB, i Binance Chainem, i tak dalej, i tak dalej. A więc ogromna, ogromna naprawdę możliwość tego tokena, która nie jest tylko nierealną rzeczywistością, tylko realnym użytkowaniem i to na wielu płaszczyznach. I myślę, że takie tokeny. Właśnie mają przyszłość i będą budowały swoją wartość, moi drodzy. To, że giełda spadła i to, że spadł BNB do 200, kilkunastu procent, y, y, dolarów, no to jest normalne. Bo pamiętamy, kiedy niedawno, 3 czy 4 lata temu, ten token kosztował około 7-8 dolarów. Dzisiaj kosztuje około, zaraz zresztą przejdziemy, zaraz wam pokażę. Przygotowałem trading View jeszcze. Dzisiaj ten notowanie tego tokena jest w granicach 279 dolarów. Tu oczywiście można by było sobie otworzyć TradingView i sprawdzić, jak to, się, jak to wygląda przeanalizować. Zobaczcie, mamy technikalnie mamy na Shell, nie mamy na buy ani na Neutral, ale to jest związane z sytuacją, jaka jest na rynku kryptowalutowym. Tak jak ja powiedziałem, te zakupy tego tokena będą. Odbywały się w tym oto miesiącu, czyli we wrześniu. Ustawimy sobie pozycję wejściową na dany e, token i będziemy czekali, aż ta pozycja nam się otworzy. Jakie ja przewiduję e, punkty wyjścia z tego e, projektu? Myślę, że osiągnięcie nowego APH będzie pozwalało nam zrealizować zyski. Oprócz tego, że mamy tutaj tak, jak powiedziałem, tą analizę możemy sobie zobaczyć różne inne wiadomości i różne inne analizy właśnie na TradingView, na tej stronie tradingview.com. Tak? Możecie sobie wejść i sobie to wszystko przeanalizować, sami popatrzeć i zobaczyć, jak to się odbywa. Ostatnim punktem, o którym dzisiaj chciałem poruszyć, będzie oczywiście Twitter. Chodzimy sobie na Twittera. Bierzemy sobie, moi drodzy. A tu ja już przygotowałem. O, mam przygotowane nawet. Wejrzymy sobie tutaj w wyszukiwarce, w tej lupce wpisujemy BNB i otwiera nam się strona. Ja mam tutaj zaznaczone, że obserwuję. Kiedy klikniemy ten dzwoneczek, możemy zaznaczyć, że wszystkie tweety, które będą się pojawiły, będą nas. Ona, będzie ta e, strona nas informowała o nowych pojawiających się tweetach i będziemy mogli sobie zerknąć, co się dzieje. Tak? Mamy 2 559 osób obserwowanych, obserwujących. A więc ogromna ilość. Tak jak powiedziałem, zobaczcie 6 minut temu, mamy następną wiadomość. Cykniemy sobie, zobaczymy, co, co to oznacza. Oficjalnie ogłosiliśmy 10 najlepszych projektów uczestniczących w programie Web3 Stars Accelerator Vietnam. I naprawdę, e, zobaczcie, B, BNB Chain. Ja wiem, że może nie dotyczy to samego tokena, ale to dotyczy całego blockchaina. A w tym blockchainie głównym filarem jest BNB. A więc e, czytając. I, I patrząc, jak to się wszystko rozwija, poniekąd jest to motor napędowy do e, tokena BNB. Oczywiście ja wiem, że ktoś tu mi powie, że są o wiele lepsze tokeny, że są o, wie, o wiele lepsze wybory, i niektórzy komunikują to w swoich tutaj komentarzach, ale chciałbym powiedzieć, że naprawdę jest to jeden z tokenów giełdowych, który moim zdaniem jest numer jeden. E, I naprawdę rzeczy oraz praca, jaką wkłada się e, w. W blockchain oparty na Binance Chain jest ogromna. Można tu mówić o FTX, można tu mówić o Coinbase, można tu mówić o KuCoinie i Bybitie i innych, innych, ale na pewno nie jest to tak a, mocno propagowane, tak mocno rozwijane jak token BNB. No, I tych informacji jest a, olbrzymia ilość. Śledząc to wszystko i przeglądając, możemy mieć po prostu... A, otwarty umysł na ten cały blockchain i widzieć, bo przecież, słuchajcie, te tokeny BNB, czy tokeny w ogóle innych projektów są, można powiedzieć, zalążkiem tego, co się wokół nich buduje. To tak samo jest z Kosmosem, tak samo jest z Atomem, tak samo jest z Polka DODI i wieloma, wieloma innymi projektami. Tworzą pewny filar i pewne podłoże do rozbudowy jeszcze większej płaszczyzny tych projektów użytkowych, które się pojawiają na danym blockchainie. Ale ten token jest tokenem użytkowym, żeby móc funkcjonować na tym blockchainie, a więc naprawdę ogromne, ogromne mm, możliwości. Można by było wiele rzeczy opowiadać o tokenie BNB, i ja wiem, że ludzie nie za bardzo chcą słuchać takich wiadomości. Nie za bardzo mm, imię jest na rękę, kiedy się opowiada i smęci się na jakiś temat, a nie podaje się konkretnych mm, wiadomości, konkretnych wniosków, konkretnych rzeczy, które. Od razu mają zbudować tą tendencję wzrostową na najbliższe, najbliższą przyszłość. Ja uważam, że token BNB ma ogromną przyszłość i na pewno nie będzie gdzieś w tyle, bo jeżeli sobie zobaczymy zaraz na tutaj Coingeco, to zobaczycie, że ten token jest w pierwszej piątce. Dobrze, jeżeli pamiętam, tak, na piątym miejscu. A więc naprawdę jest to znacząca rola. I gdybyśmy sobie zerknęli następny token, który. Jest tokenem giełdowym, no to mamy to dosyć daleko, moi drodzy, bo o, nie, nie, nie widzę tu nawet. FTT mamy. Tak, dobrze mówię, FTT chyba, tak? To jest tokenem giełdowym. Mamy dopiero na 20 którymś miejscu. Także sami zobaczcie, jak to wygląda, tak? Jedyny token giełdowy, który jest w pierwszej dziesiątce projektów kryptowalutowych. Reasumując to wszystko i zbierając do kupy, żeby podsumować ten odcinek i powiedzieć, jak to wszystko wygląda, ja uważam, że na pewno będzie to projekt numer jeden na naszym portfelu, jeżeli chodzi o wybór wrześniowy, tak? I myślę, że w następnym tygodniu będziemy mogli. Ustawić już pozycję wejścia na tokenie BNB, bo jego przewaga nad resztą projektów jest naprawdę znacząca. I to będzie pierwszy nasz zakup, czyli w następnym tygodniu ustawimy sobie wejście na BNB za 50 dolarów i będziemy analizować dalsze projekty, które zajmują dalsze pozycje w naszym top 10. Tak? Ja w następnym odcinku pokażę po prostu, jak wygląda głosowanie. Pokażę ten wykres, który obecnie jest na przyszły tydzień, i zajmiemy się analizą następnego projektu. I będziemy po prostu zajmowali się dalszymi zakupami. Będzie odcinek o kupowaniu tokenów BNP, ustawianiu pozycji, zajmowaniu pozycji na giełdzie Binance. Tak krótko, treściwie i na temat. Kto chciałby więcej poszukać informacji, pokazałem, gdzie można je otrzymać i gdzie takie informacje są e, zawarte, tak? Naprawdę nie, nie ma sensu zanudzać i ciągnąć Bóg wie jakich tutaj opowieści i spekulować na tym, ile ten token o, e, wzrośnie przy najbliższej fali wzrostowej, tak? Myślę, że to jest po prostu do ogarnięcia, jeżeli powrócimy do pewnych Pułapów czyli ATH na BND, czyli ponad 700 dolarów. Daje to nam trzykrotny wzrost i uważam, że jest to satysfakcjonujący zwrot z naszej tutaj inwestycji. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy biorą udział w tym projekcie KryptoEmerytura. Dziękuję serdecznie za lajki, udostępniania, komentarze. Wsparcie kanału to też również jest mega ważne. Życzę wszystkim miłego weekendu i widzimy się już w następnym tygodniu z następną dawką porcji informacji oraz analizy projektów kryptowalutowych. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się, cześć.